dzisiaj będzie taki niezbędnik wiosenno, letni, wiosenno-wakacyjny i będą to kosmetyki tylko i wyłącznie, bo stwierdziłam, że może jeżeli Wam się przypadnie do gustu ta seria, tak jakby, to nagram drugi odcinek odnośnie takich jakichś gadżetów, dodatków, ubrań i tak dalej, też typowych na wiosnę, lato. Także dajcie mi znać, czy coś takiego nagrać, czy też nie. No i zaczynamy, przechodzimy do sedna. Pierwszymi kosmetykami będą takie typowe kosmetyki, których w zasadzie używamy tylko przez wiosnę, przez lato. I są to produkty brązujące, nic tutaj nadzwyczajnego nie pokazuję Wam, ale chciałabym Wam powiedzieć o tych dwóch produktach. To są jedyne produkty, jakie mam brązujące w swojej szafie kosmetycznej, że tak powiem. I pierwszy kosmetyk jest to brązujące mleczko do ciała nawilżające odżywcze. Jest to bardzo fajny kosmetyk, to jest moje drugie opakowanie, więc coś o tym kosmetyku ten fakt już mówi. Kosztuje około 13 zł, przynajmniej tyle kosztował rok temu. Jest to produkt, którego trzeba używać około 2-3 dni, żeby ten efekt był naprawdę taki nasycony, ale już po pierwszym użyciu jest ten efekt widoczny. Nie barwi nam ubrań, nie barwi nam pościeli, ponieważ ja śpię w białej pościeli, na białym prześcieradle i używam go tylko i wyłącznie na noc. I tak naprawdę nie ma żadnych smug, nie ma żadnych zanieczyszczeń, zabrudzeń i przebarwień na pościeli. Także jeżeli białej pościeli nie barwi, to na pewno ubrań tym bardziej. Przepięknie pachnie, jest to naprawdę bardzo przyjemny zapach, jeżeli chodzi o takie właśnie produkty brązujące, bo wiem, że niektórzy nie lubią tego takiego typowego zapachu dla tych produktów brązujących. Ten produkt tego zapachu nie ma, także bardzo Wam polecam. Szybko się wchłania, bardzo fajnie się rozsmarowywuje, przepięknie pachnie. No i dodatkowy plus to to, że ma pompkę, więc to dozowanie jest o wiele bardziej wygodne. I drugi produkt jest to pianka. To jest totalnie inny produkt. Jest to pianka z Bielendy, ja mam do jasnej karnacji. I słuchajcie, jest to produkt, który tak naprawdę ratuje nam tyłek tuż przed wyjściem, bo ten balsam, który Wam przed chwilą pokazywałam, rzeczywiście trzeba używać przez kilka dni, żeby ten efekt był dosyć mocny, taki widoczny i żebyśmy byli zadowoleni z tego efektu. Natomiast jeżeli chodzi o tą piankę, to ta pianka nadaje efekt od razu. Ale ma też swój minus, czyli ten efekt nie utrzymuje się przez tam kilka dni, bo jest to pianka spłukiwalna tak jakby, czyli jeżeli się umyjemy, to tego efektu już efektu opalenizny nie mamy, ale tak jak mówię, jest to takie szybkie rozwiązanie na bardzo spontaniczne wyjścia, także też Wam polecam, ale jeżeli chodzi już o zapach, no to niestety no nie jest przyjemny, naprawdę nie jest przyjemny. Mi ogólnie te zapachy nie przeszkadzają aż tak bardzo, ale wiem, że są osoby, które totalnie nienawidzą tych zapachów, także no tej pianki bym im nie polecała, ale jeżeli chodzi o takie no rozwiązanie po prostu na szybko, na już, to ta pianka się sprawdza. Kolejnymi produktami typowo na lato dla mnie są to produkty do stóp, odświeżająco, takie regenerujące, troszkę chłodzące produkty do stóp. Ja ich używam tylko i wyłącznie właśnie w lecie, nawet tak nie na wiosnę, ale w lecie, to w takie dni, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, wysokie temperatury, kiedy chodzimy w otwartych butach lub też w jakichś spadrylach. I nie używam ich ze względu na potliwość, bo na szczęście nie mam z tym problemu, ale używam ich dla takiego typowego odświeżenia, regeneracji stóp, dla ochłodzenia ich, bo wiecie, jak przyjdziecie z bardzo upalnego dnia całego, przechodzonego po mieście, to te stopy naprawdę potrzebują takiej ulgi. I te produkty rzeczywiście się sprawdzają. Bardzo Wam polecam ten dezodorant. To jest dezodorant do stóp z Rossmana, z tej takiej rossmanowskiej typowo firmy, także on na pewno nie był drogi. Ten produkt jest to krem, czyli coś, co musimy smarować. Dlatego no ja go tak często nie używam, bo wolę, wiecie, coś sobie po prostu wziąć, popsikać i wyjść. I tutaj mam jeszcze produkt z Evre, to jest nawilżający typowo spray do stóp, ale też go chciałam Wam pokazać, bo po prostu jest to spray, czyli gdzieś tam on też nam tak regeneruje, no i ma tutaj depantenol, czyli też nam chłodzi i łagodzi te stopy, także bardzo serdecznie Wam polecam coś takiego dla samego komfortu stóp, naprawdę. Ja używam tych produktów już od 3 lat i jestem bardzo zadowolona, także polecam. Oj.
Kolejnymi produktami są to produkty do twarzy i są to toniki. Ja mam tutaj toniki z ziai oba. Jeden to jest oliwkowa woda tonizująca z witaminą C na co dzień w podróży i po ćwiczeniach. Natomiast drugi tonik jest z kwasem hialuronowym, antyoksydacja jagody Akoi. Słuchajcie, to jest nowy produkt u mnie, przepięknie pachnie. Cudownie, tak owocowo, jagodami, bardzo odświeżająco, no cudownie pachnie, zresztą ten produkt tak samo. Ja go używam naprawdę już bardzo, bardzo długo, zawsze Wam go polecałam i będę go polecać. Oprócz tego jeszcze będę polecać ten. Są to naprawdę cudowne produkty na lato, do odświeżenia się. Tak jak tutaj producent napisał, na co dzień w podróży, po ćwiczeniach. Ja też ten produkt używam przy opalaniu się, bardzo fajnie łagodzi, też tak troszeczkę chłodzi nasze ciało. No i też przyspiesza opalanie, bo jeżeli nie wiecie, to woda ogólnie przyspiesza opalanie. Rewelacyjne produkty na co dzień do pielęgnacji, ale właśnie ja je też używam oprócz takiej normalnej pielęgnacji, to w lecie przy opalaniu, czy też właśnie tak do odświeżenia się gdzieś tam po mieście, jak gonimy. Naprawdę rewelacyjne produkty i one są bardzo tanie. Ja dawniej jeszcze kupowałam i używałam wody termalne, ale one były dosyć drogie i jakoś nie widziałam super efektu po nich na twarzy, także stwierdziłam, że warto się może przenieść na takie produkty. Tym bardziej, że one mają dozownik taki delikatny, ta mgiełka jest naprawdę mgiełką, a nie jakimiś wielkimi kroplami, które nam lecą na twarz. Także aplikacja jest bardzo przyjemna, tak samo w tym zielonym, jak i w tym niebieskim, także tonizery, te dozowniki, te atomizery są takie same praktycznie, więc no serdecznie Wam polecam, a ta przepięknie pachnie. Kolejny produkt do twarzy jest to krem CC. Jest to pierwszy krem CC, czy też BB, bo ja to w ogóle nie rozróżniam, ale tego typu krem, który mi przypadł do gustu, ponieważ wszystkie inne, jakie do tej pory miałam, mimo tego, że miałam do karnacji bardzo jasnej, to one były zdecydowanie za ciemne. Ja nie wiem, dlaczego tam jest napisane, że do jasnej karnacji, skoro ten produkt był bardzo ciemny. W każdym razie to jest pierwszy produkt, który przypasił mi, jeżeli chodzi o kolor. I ja mam w kolorze 01 porcelanowy. I słuchajcie, pokazuję go Wam, ponieważ no chyba każda dziewczyna woli coś lżejszego nosić na twarzy, jeżeli już musi nałożyć jakiś podkład, to woli coś lżejszego niż taki ciężki podkład, tym bardziej w takie gorące, upalne dni słoneczne, kiedy musimy jeszcze gonić po jakimś mieście, czy nawet nie gonić po mieście, ale gdzieś wyjść. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam takie produkty na lato, na wiosnę, ale tym bardziej Wam polecam ten produkt z Bell. Ja go kupiłam w Rossmanie, on w normalnej cenie kosztuje około 22 zł, więc wydaje mi się, że jako podkład, jeżeli będziemy go używały jako podkład na lato, to jest bardzo fajna cena. No i ja też mam taki zamiar, ja też mam zamiar go używać właśnie w lecie, bo nienawidzę ciężkich podkładów, w ogóle nie lubię mieć czegokolwiek na twarzy, jak jest tak upalnie. No ale wiadomo, czasami zdarzają się jakieś wyjścia i pasuje rzeczywiście sobie ogarnąć tą twarz i wtedy dobrym rozwiązaniem, bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie ten krem CC. Rewelacja. I ostatnią sprawą są to lakiery hybrydowe. I chyba nikogo to nie zdziwiło, że pokazałam Wam lakiery hybrydowe. Mimo tego, że ja to rozwiązanie noszę praktycznie przez cały rok, to chciałam Wam tutaj pokazać, że jest to niezbędnik typowo wakacyjny, ponieważ wiem, że wiele kobiet sobie robi hybrydy tylko i wyłącznie na wyjazd, na jakieś wakacje. I jest to w 100% zrozumiałe, ponieważ no, na wakacjach, jeżeli byśmy miały zwykły lakier do paznokci, to on utrzyma się max 3 dni. Nawet nie wiem, czy by się utrzymał tyle, jeżeli jedziemy na wakacje takie typowe, plażowe wakacje, gdzie mamy sól, wodę, słońce, piasek, to nawet ten lakier zwykły by się nie utrzymał 3 dni, jeden dzień to jest max. Więc praktycznie musielibyśmy robić codziennie sobie manikir, a przy lakierach hybrydowych jest to z głowy po prostu, nie musimy o tym myśleć, bo utrzymują się minimum 2 tygodnie, nawet czasami do 3 tygodni, zależy od tego, jak one są zrobione, zależy też od płytki paznokcia i tak dalej. Nie będę się tutaj rozgadywać za bardzo, bo mam w planach nagrać taką moją przygodę z hybrydami, bo już ta przygoda dosyć długo trwa, także co nieco coś tam wiem o nich. Jeżeli ktoś hybrydy nie używa na co dzień, to naprawdę okres wiosenno-wakacyjny jest idealnym okresem, kiedy warto sobie wypróbować właśnie lakiery hybrydowe.
Przepiękne są kolory takie typowo letnie. Ja akurat tutaj takich nie mam, ale są przepiękne pastele, przepiękne neony i naprawdę to przepięknie wygląda na paznokciach w lecie przy opalonej skórze. Więc sobie wypróbujcie, pójdźcie do salonu, do jakiejś kosmetyczki i zobaczycie, że to jest totalnie inna przygoda, jeżeli chodzi o lakiery, ogólnie lakiery. Ja już kończę ten film, bo to było wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dajcie mi na dole znać, co Wy używacie tak stricte w lecie. No i czy chcecie taką serię, w zasadzie drugi odcinek o innych produktach, innych rzeczach, typowo na wiosnę, typowo na lato. No i widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się, buziaki.